jedziemy szukać materiałów na... Buto Bass. Tak, tak jest, na nowy instrumencik nasz. Cześć. Bo Marcin pojechał na choppa do Kuwejtu i zapomniał basówki. Dlatego jedziemy szukać materiałów. Nie zapomniałem, tylko Kamil zrobił taką basówkę, że się złamała w samolocie po prostu. Dobra, dobra. Takie robi instrumenty. Lecimy, szczała, szukamy, cześć, szukamy śmieci. To jest nasz hotelik. To jest wasz basista. A teraz pierwszy spacer po Kuwejcie, idziemy na wysypisko śmieci. Ja tutaj ludzie są. Jesteśmy otoczeni przez Arabów. Nie wiadomo, czy im się to spodoba. Uważaj. Trzeba uważać, na nas przyjadą. Dlatego musimy się czaić. Tu jest jakaś deska, ale dosyć taka nie do końca. No niezbyt się będzie nadawać. Nie do końca będzie się nadawać. Dobra, 5-litrowa butla. O, jest też jakiś pan. Jest stróż. Coś buduje, jest stróż. A można do niego zagadać? Ale zobacz, jaka puszka jest fajna. Ty, ta puszka byłaby idealna. Ta puszka byłaby świetna, może... Zagadaj do niego. No chodźmy, może z nim pogadam, to rozmawiam przez telefon. Stwierdziliśmy, że pójdziemy jeszcze poszukać, a najwyżej wrócimy po tamtą. Nie, Stefan? Stefan, ja ci dam Stefan. Nie, po prostu nie mamy tej benzyny ekstrakcyjnej, żeby wymyć jakąś taką puszkę metalową, nie wiem co było w środku. Tak jest, jak będą jakaś chemikalia czy coś, to nie jak mamy jak będą jakaś chemikalia, to że nie będziemy mieli tego jakoś umyć. Tak jest, tak jest, tak jest. Ale poszukamy też jakiejś deski, może uda się zrobić pełnowymiarową pan na motorze. Może znajdziemy po prostu sklep z materiałami budowlanymi. To jest, tak, jest jakiś burdelino, więc idziemy tam, gdzie jest największy syf ogólnie. Tak, szukamy generalnie syf, po prostu przyjechaliśmy posprzątać w Kuwejcie i wykorzystać te śmieci. Kuwejt nie jest wcale taki brzydki, my po prostu chodzimy po takich miejscach. Tak, Kuwejt tak naprawdę jest bardzo ładny. Tak jest. Chociaż Polska jest, słuchajcie, najładniejsza. Oszczędzajmy baterie. Co się dzieje. Coś się dzieje, coś się dzieje. Wychodzimy na piękny różowy budynek. Piękny różowy budynek, tak, to właśnie jest. O, tam zaraz tam się dzieje, tam jest syf, tam idziemy. No, ale trzeba przyznać, że wybraliśmy dobre miasto na naszą działalność. Jest Europaleta rzucona, może z takiej gry bym ci kurde wystrugał. Z czego? Z Europalety? Tylko mam mało papieru ściernego, może być problem z wyszlifowaniem tego, wiesz, żeby sobie jazz nie pobijał. Co, wchodzimy tutaj, szukamy, tam jest jakieś wiaderko. Tam są jakieś dechy. Jest! Jest! Chodź! I oto, proszę Państwa, pudło rezonansowe! Tylko co to jest? Zobaczmy, co to jest. To jest It's a multi-purpose adhesive binder and sealer. Get a bond, used for bonding asbestos. Ooh, cement, brick. Concrete, let's have a look inside. Oh no, I can't do it. Oh, I can't do it. Oh no, I did it. Pachnie? Jest ciekłe. No to trudno, żeby nie było stałe. Podejrzewam, że to jest jakiś grunt. Można by się szczachnąć. Nie ma, słuchajcie, nie ma alkoholu w Kuwejcie. Ale za to jest klej budowlany. Bierzemy to? To by się nadało na wosk. Wyczyścimy. No stary, damy Dominikowi, niech czyści. Czemu jemu? No czemu nie? Fajnie, zobaczymy jeszcze co tam jest, ale weź to ze sobą na chwilę. Stary, ja mam wrażenie, po prostu mi stary obraz mi lata. Może za dużo się nawdychałeś, Marcin? Po prostu obraz mi lata, stary. Nie, chyba... Mam coś na nosie. Nie, nigdy w życiu. A myślałem, że grzyby. To fajne, ale okazuje się, że klej kolejny. Nie, ale to nie jest śmieszne, Kamil, wiesz? A takie co? Marcin, patrz co znalazłem. Masz coś dla mnie, ale będzie grało, świetnie. Jesteśmy po łowach. Jesteśmy
już wróciliśmy i teraz... No spokojnie, nie ma, spokojnie! Nie, żartowałem. Słuchajcie, ja się nawdychałem kleju i po prostu polecam. Jak będziecie w Kuwejcie, nie będziecie mieli alkoholu ani żadnych narkotyków, bo wszystko jest zakazane. Kobiety też, zresztą tańczyć nie można, to można sobie na przykład powąchać klej. Albo poszukać... Znajdziecie na budowli. Tak jest. Szczołka. Cześć.